Chciałbym wam opowiedzieć trochę o tym, co aktualnie widzimy. I słuchajcie, to jest czas wyzwolenia. To jest teraz czas wyzwolenia. Zostały otwarte drzwi do więzień. To jest bardzo istotna informacja teraz dla nas. W Izajasza 61, w tych pierwszych wersetach jest mowa o tym, że Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, aby ogłosić dobrą nowinę, aby ogłosić przejrzenie ślepym, ale tam też jest mowa o tym, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie, aby ogłosić miłosierny rok Pana. I to jest ten moment. I Artur jakiś czas temu pisał na Facebooku a propos finansów, że to jest ten moment na to, że u wielu osób, które były w miejscu jakichś zadłużeń, gdzie były jakieś spore zobowiązania, gdzie tam się jakieś rzeczy pokomplikowały finansowo, to w tym okresie czasu takie osoby mogą teraz wychodzić na wolność, wychodzić na prostą. Mogą się pojawiać rozwiązania w zasięgu ręki. Ale ja chcę, żebyśmy spojrzeli na to jeszcze szerzej, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie finansowe, ponieważ kiedy jest czas wyzwolenia, to ten czas wyzwolenia dotyczy każdego obszaru życia, który był zniewolony. Więc jakby finanse są tylko jednym z aspektów, gdzie potencjalnie takie zniewolenie może mieć miejsce w życiu człowieka. Nie? Ale teraz zobaczcie też na taką rzecz. Bo w jaki sposób przychodzi wolność? Co mówi słowo? Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Więc to wyzwolenie, o którym jest mowa teraz, przyjdzie do twojego życia nie inaczej, jak poprzez to, że zgodzisz się z prawdą Bożą do swojego życia. I jak wiecie, prawda Boża ma takie jakby dwa oblicza, czy spełnia jakby taką podwójną funkcję, ponieważ ona z jednej strony ma za zadanie niszczyć diabelskie dzieła, ma je obnażać i pokazywać i niszczyć. Z drugiej strony prawda Boża jest do tego, aby budować Królestwo Boże w człowieku i wokół niego. I teraz tak, w zależności w jakim jesteś miejscu w swoim życiu, to ta prawda, która ma ci nieść wyzwolenie, ona będzie albo w takim największym stopniu kierowana ku temu, aby niszczyć dzieła diabelskie w twoim życiu, albo aby budować pewne elementy w twoim życiu. Przykłady, żeby to było bardziej zrozumiałe. Możesz być w takim miejscu pewnego jeszcze kompromisu. Może wszedłeś w jakieś miejsce, które jest uliczką bez wyjścia i teraz możesz być prowadzony, kierowany do tego, żeby z tego miejsca po prostu wyjść, bo chodzi docelowo o co? O twoją wolność. O to, abyś wyszedł na wolność, a teraz jesteś na przykład zaklopsowany w jakimś miejscu, czy w jakiejś relacji, czy w jakiejś sytuacji życiowej. Więc to jest informacja teraz, aby zgodzić się z prawdą Bożą w danym temacie, gdzie byłeś zniewolony i abyś poprzez przyjęcie tej prawdy, poprzez kroki stosowne, wyszedł na wolność. Ale w przypadku niektórych osób będzie jeszcze inaczej. Tak jak powiedziałam, ta prawda będzie ku budowaniu, na zasadzie dzięki przyjęciu prawdy Bożej, na przykład o tym, że możesz siedzieć nad każdą wodą, wyjdziesz z miejsca ograniczenia, na przykład w mentalności, masz jakieś ograniczenia finansowe, ty nie jesteś w stanie na przykład osiągnąć jakiegoś sukcesu, czy życiowego. Więc w jednym i w drugim przypadku chodzi o to, żeby ta prawda ostatecznie wyswobodziła ciebie do życia, do sukcesu, do działania. Tylko mówię, w jednym przypadku to będzie pokazane w postaci tego, abyś wyszedł z miejsca zniewolenia na zasadzie złych wyborów, błędnych wyborów życiowych, jakichś kompromisów, jakichś uliczek, w które wszedłeś, że to jest ten moment, aby z tego wyjść i aby zamknąć po prostu te przestrzenie, a w innym przypadku to będzie słowo ku zachęcie i zbudowaniu na zasadzie hej, jest dla ciebie więcej, idź dalej, nie zatrzymuj się, rób kolejne kroki, bo możesz. Okej? To jest z tym związane, ale jeszcze oprócz tego od razu chcę też uczulić, że to słowo o wyzwoleniu też dotyczy osób, które głoszą Ewangelię na ulicach.
Głosicie Ewangelię do ludzi, głoście teraz na temat łaski, głoście teraz na temat wyzwolenia Bożego, tego, że już zostały zapłacone wszystkie długi tych ludzi, że tam na krzyżu Golgoty się wykonało. Nie zajmujcie się innymi rzeczami teraz, tylko głoście prostą Ewangelię, mówiąc o łasce Bożej, o Bożym miłosierdziu, o Bożym przebaczeniu, o Bożej życzliwości względem człowieka okazanej w Chrystusie Jezusie, o Bożej miłości, o tym, że ludzie nie muszą zasługiwać, że nie muszą być samosprawiedliwi, że wystarczy, że przyjmą w prosty sposób aktem wiary to Boże wybawienie do ich życia. Więc na tym się skupcie. Więc to dotyczy nas wszystkich jako Kościoła, ale też z uwagi na to, że to jest ten czas łaski, czas wyzwolenia, głoście to wyzwolenie też do ludzi na zewnątrz. To jest pierwsza informacja. Lecimy dalej. I teraz powiązana z tą druga informacja. Bo zobaczcie, głoszenie wyzwolenia tego, że mamy otwarte drzwi do więzień, to jest jedna rzecz. Ale trzeba z tego więzienia wyjść. Wiecie o tym, że drzwi są otwarte, ale nikt za was nie wyjdzie z tych więzień. To wy musicie wykonać krok. Wy musicie podjąć decyzję. Łaska jest łaską pracującą. Łaska, ona jest dla ciebie widoczna w ruchu, kiedy ty z niej korzystasz w sposób praktyczny. Więc sama wiedza teoretyczna o tym, że ty możesz być wolny, że ty możesz być zaopatrzony, że ty możesz być szczęśliwy, to jest początek drogi. Ale teraz jest kwestia tego, abyś to ty wykonał ruchy przez wiarę, po prostu. 1 Koryntian 15:10, tam jest o tym mowa. Że to łaska Boża pracowała, nie? Łaska Boża pracowała ze mną. O tym mówi tam Paweł. Nie będę tego, całego tego fragmentu czytała, jakby tutaj taki tylko daję wam odnośnik. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że nic się nie zadzieje, jeżeli ty nie wykonasz ruchu. Jeżeli będziesz czekał, aż coś ci skapnie z nieba, bo jest łaska, to wiecie co? Ten okres, kiedy spadała manna z nieba, już się skończył. Wiecie, co wam teraz może spaść z nieba? Ptasie mleczko. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Więc jak będziecie długo stali w miejscu, patrzyli w niebo, Boże, daj mi coś, to wam skapnie, ale to jest inny rodzaj namaszczenia, namaszczenie gołębia, że tak powiem. Więc jest potrzeba, abyście wykonali ruch. Tu chodzi o wasze szczęście. Zauważcie, o co chodzi w tym okresie czasu. O wasze osobiste szczęście, o wasze zadowolenie, o wasze spełnienie. To jest bardzo osobista rzecz, bardzo indywidualna. Chodzi o to, by każdy z was pełnymi garściami skorzystał z tego, z pełnymi garściami brał z tego życia, które jest życiem w obfitości przygotowanym dla każdego. Jedna osoba przesłała mi ostatnio sen swój i tam to był bardzo fajny sen. Ludzie od nas z kościoła jeździli na rowerach po kościele. Mówię, fajna sprawa, bo rower bardzo często jest symbolem związanym z łaską. Łaską pracującą, bo zobaczcie, żeby gdzieś się przemieszczać, ty musisz wsiąść na ten rower. To, że masz rower, nie doprowadzi cię do miejsca sukcesu. Ty musisz się zaangażować, ty musisz na niego wsiąść, zacząć pedałować i wtedy tam, gdzie chcesz, z prędkością, jaką chcesz uzyskać, dostaniesz się w pewne miejsce szybciej. Będziesz tym jakby sprawnie się przemieścisz z miejsca w miejsce. Tak samo jest z łaską. Łaskę trzeba wziąć, trzeba z nią pracować. W jaki sposób? Biorę Bożą prawdę, wierzę Bożej prawdzie i zaczynam praktykować, wiedząc, że Bóg jest po mojej stronie, że Bóg jest dobry dla mnie, że Bóg jest mi życzliwy, że wszystko już dostałem, że wszystko mam złożone w moim duchu, że ja mogę realizować moje życie, mogę realizować moje szczęście, mogę realizować moje pragnienia. Niczego więcej nie potrzebuję. To jest tylko kwestia, Boże, biorę i działam. Więc to, co jest ważne w tym okresie, abyście praktykowali łaskę, abyście ją brali, sięgali po nią, do swojego życia, bo tu chodzi o was, tu chodzi o wasze szczęście, o wasze spełnienie. Nie dajcie się z tego okradać, nie zajmujcie się innymi sprawami teraz. Chodzi o wasze zadowolenie, chodzi o to, żebyście wy pod każdym względem byli zaspokojeni, bo dopiero z tego miejsca będziecie mogli robić kolejne kroki na zasadzie zaangażowania w służbę i tak dalej. Ale dziś jest ważne, aby skupić się na sobie samym i wykorzystać w pełni ten czas, wiedząc, że ten dobry Bóg jest z nami. Amen.